Krzysztof Jackowski zorganizował transmisję na żywo na swoim profilu na YouTube. Jasnowidz w pewnym momencie złapał się za głowę i, jak stwierdził, miał wizję. Jego słowa okazały się straszliwe. Krzysztof Jackowski został zapytany przez swych sympatyków o wizję przyszłości w kwestii napiętej sytuacji na linii Iranu-USA. Trzeci stycznia, po zabiciu generała Kasima Sulejmaniego, Jasnowidz zorganizował więc transmisję na żywo, w czasie której miał jedną ze swych wizji. Nagle złapał się więc za głowę, ciężko oddychał i przez kilka minut w ogóle się nie odzywał. Później zaczął jednak tłumaczyć, co wyczuł. Krzysztof Jackowski miał wizję na temat sytuacji w Iranie, pierwsze wrażenie, omyłkowe działania wojenne. To będzie incydentalne, to będzie coś, ale to nie Iran. Dziwnie to mi się kojarzy. To jakby lotnictwo, jakby dotyczyło Iranu, że to się Iranowi coś stanie, a potem będzie tłumaczone, że to było pomyłkowo, stwierdził Jackowski. Później Jasnowidz ponownie złapał się za głowę, oczekując kolejnej wizji. To jest napięte, to jest działanie nerwowe, żeby wymóc reakcję na Iranie. Proszę zwrócić uwagę, że mimo wszystko, mimo tego, co mówią przywódcy irańscy, że Iran zachowuje w tej chwili wstrzemięźliwość, natomiast ja mam wrażenie, że w tym momencie jest taki nacisk na Iran. Coś, co się stanie pomyłkowo, być może jakiś nalot, który jakaś armia później będzie tłumaczyła tylko dlatego, że pomyłkowo zrozumiano, że Iran coś wystrzelił. To będzie pachniało prowokacją, dodał Jackowski. Dzisiaj grzeje, jeden. Ostatnie słowa pilota ukraińskiego samolotu ujawnione. Poruszające, tuż przed katastrofą 2. Nie mieli żadnych szans, wszyscy zginęli na miejscu. Bolesne wiadomości płyną z centralnej Polski, co dalej z Bliskim Wschodem? Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje silnie napięta. W Iranie trwają protesty przeciwko tamtejszym władzom, które znalazły się pod społeczną presją. Sprawę trzeba więc wciąż uważnie obserwować. Najlepsze newsy dnia, źródło, YouTube. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.